Witam w kolejnym filmiku. Chyba się jeszcze troszkę odsunę. Niestety ten filmik będzie taki ciemny. Świadomie jest tak nagrywany, bo akurat tylko teraz mam możliwość nagrać to. Robię to w dużej mierze dla siebie. Zaraz powiem dlaczego. A dlaczego mogę to teraz, taką możliwość, a i wiem, że później jak już... Jakby teraz, tak na świeżo, jestem w stanie to nagrać, wszystko pokazać, to miałam zebrane. Później to się tak po prostu porozchodzi i generalnie potem tego już nie zbiorę myślami, wszystko co chciałam pokazać w tym konkretnie filmie. To będą nowe nabytki, perfumowe, ale również kosmetyczne ogólnie, ubraniowe, dodatkowe, żywieniowe, także po prostu przeróżne. W dużej mierze są to zakupy, ale są to też prezenty. I dlaczego filmik jest taki ciemny? Aura pogodowa, no po prostu totalnie zachmurzone niebo. Wszystko tutaj jest odsłonięte, światło, wszystko zapalone, jeżeli chodzi o to pomieszczenie, natomiast po prostu to nic nie daje. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko to nie będzie duży problem. Dlaczego mówię, że ten filmik nagrałam głównie dla siebie? Dlatego, że ja po prostu nie da się ukryć, jestem ogólnie zakupoholikiem, staram się ograniczać, natomiast czasami jest tak, że ja coś kupię, to leży w jakiejś zapakowanej reklamówce i ja po prostu tak naprawdę nawet zapominam, że to kupiłam. To jest paranoja. Tak po prostu zakupiłam kiedyś w jednym sklepie w dużym odstępie czasu dwie takie same opaski. Tak samo mnie zachwyciłem. No po prostu człowiek zapomina. To było takie po prostu z różyczkami opaska, w takim kolorze miedzianym. Ona się pojawiła po prostu w dwóch różnych kolekcjach, niezależnie w danym sklepie. Wydaje mi się, że tak mniej więcej współrocznym odstępem. No i tak po prostu wyszło. Jeżeli chodzi o zakupy, będą tutaj różne, będą żywieniowe. Wiem już, że dwóch produktów, które chciałam koniecznie pokazać, nie zabrałam. W tym również wiem, że pamiętałam, że około 4 flakony powinnam pokazać, czy 5 nawet, a propos nowych nabytków zapachowych. Niestety wzięłam tylko 2. Nie mogę sobie po prostu skojarzyć, co jeszcze miałam pokazać, co nie było pokazane w wcześniejszym filmie, jeżeli chodzi o nowe nabytki, haul zapachowy, które zresztą postaram się podlinkować. Tak, zakupy często leżą, właśnie tutaj często leżą, teraz je już po prostu odsunęłam, bo zrobiłam przegląd tych rzeczy, natomiast generalnie ja sobie tutaj właśnie w tej części relinki jest właśnie wiszą różne rzeczy i ja sobie na przykład na dole kładę różne podręczne torebki, które aktualnie używam, bo właśnie dosyć ostatnie zakupy, ale po prostu to dosyć ostatnio to jest różnie. Dlaczego mówię dosyć ostatnie? Bo to jest na przykład, pokażę, taki mieniący się w takiej kolorystyce, tutaj się mienia i na niebiesko, zielono i tak powiedzmy takie fioletowe. Zresztą myślę, że to na dobrze widać. Taka przepiękna kolia i ja od razu powiem, ja ten naszyjnik kupiłam już bardzo dawno temu. Nie wiem nawet dokładnie kiedy, ale wiem, że dawno temu. I powiem szczerze, że teraz właśnie przy tym porządkowaniu dopiero go sobie tutaj namierzyłam. To jest ze sklepu Sfera, to jest, jak dobrze kojarzę, meksykańska marka. Myślę, że nawet pomimo ciemności, myślę, że dobrze to ma odwzorowane. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, nowy nabytek, dosyć ostatni, o i tu już widzę, że niestety duży żal, że jednak tych kolorów dobrze nie odwzoruję. To są takie ładne, z guziczkami, takie bardzo wąskie. Kurczę, no jednak... Nie wiem, szczerze mówiąc, trzeba było chyba nagrywać jakiś naprawdę jaśniejszy dzień. Ale przynajmniej... Chociaż nie, już nawet chyba ja znikam. Rękawiczki, akurat je dostałam w prezencie. One są w kolorze bordowym. Teraz tak się zastanawiam, czy jak ja może... Nie, no nie widać, że to jest bordo. No nic, trudno. Zobaczymy, czy, jak to dalej pójdzie. Skupiłam sobie taką czapkę. O, przynajmniej czapka widać, że jest różowa. Sfera. Bordowe rękawiczki kupiłam w prezencie. W Sferze, bo tego sklepu nie lubię, bo w większości są bardzo tandetne rzeczy, ale zakupiłam sobie, bo wyszukałam takie kolczyki w tematyce świątecznej. Oczywiście nie będę wszystkich nosiła, ale na przykład podobają mi się bardzo te takie złote, ale nie strasznie mocno złote gwiazdki. Ja już je zaraz tutaj pokażę. O. Tutaj na przykład... Czy gwiazdki? Takie śnieżynki. No. Bo muszę się jeszcze bardziej tu, żeby kontrolować, czy faktycznie.
Choineczki też są. Jednak gubi ostrość. Chyba jednak ten film to była głupota. Chciałam też wykorzystać czas, że akurat mi się robi pranie, nie mogę wyjść. Tyle mogę powiedzieć, że w większości te kolczyki są też w Sinsay. One są bardzo tandetne, natomiast ten zestaw był bardzo ładny. Są takie właśnie mieniące zielone kółeczka, mieniące czerwone, te właśnie śnieżynki złotawe. O, może teraz było widać lepiej trochę tą śnieżynkę. Idę dalej, za bardzo się rozwodzę. Ja sobie z kolei kupiłam, jestem maniakiem rękawiczek, kupiłam sobie w Sferze już jakiś czas temu takie czarne, z przodem takim w kolorze niebiesko-granatowym. No i tu to już w ogóle. Czy je uchwycię, że one się mienią? O, 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 chyba chwyta. One mają ten przód taki mieniący. To jest takie błyszczenie, ale szlachetne, nieprzesadzone. Idę dalej. Pokazałam już dużo rzeczy. O, pokażę też, co kupiłam Darkowi. Gdzie to mam? O, nietypową zakładkę do książki. Darek bardzo lubi czytać książki. Uwielbia samoloty, także taka personalizowana zakładka. To jest taki minimalistyczne, takie metalowe. To się daje do książki i za książką po prostu jest coś, co tak sobie wisi. Lubi samoloty, także taki właśnie samolotowy akcent. A ja sobie to zakupiłam na akurat na jarmarku świątecznym. A ja sobie na jarmarku zakupiłam śliczne etui do telefonu. I chciałam właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, których nie pokażę w tym filmiku, bo mi gdzieś umknęło, ale pojawi się na pewno w jakimś innym. A propos wyprzedaży ostatnich, to kupiłam sobie trochę rzeczy w Kameje, więc pokażę. Między innymi, ale to akurat nie z wyprzedaży. To akurat ona nie była przeceniona, ale po prostu cudowna. Jeszcze nie odcięłam metki. Czapka w kolorze takim przynajmniej widać tym razem, jest różnica kolorystyczna, że właśnie ładnie widać. Ona jest taka właśnie kremowa, z perełkami i motywy są takie, wzór bym powiedziała taki dość koralowy, bardzo ładna. Ja jeszcze nie odcięłam metki, bo ja jej w ogóle w sklepie nie przymierzyłam. Muszę ją przymierzyć, czy będzie twarzowa, ale raczej większość czapek jest dla mnie twarzowa. Także raczej na 100% ją będę brała. Ona ogólnie kosztowała, ta normalna cena, już teraz mówię, 60 zł bez grosza, natomiast dostałam od pani ekspedientki nawet 30%, także ona mi kosztowała trochę mniej, 40 parę. I co jeszcze zakupiłam sobie w Kameje? Z Kameje sobie zakupiłam na wyprzedaży trzy rzeczy z biżuterii. Przepiękną, czarną, ażurową taką, ale metalową, ale z taki jakby motyw ażurową, kosztowała 12,90. O, taką, nie wiem, czy gdzie to dobrze widać, taką bransoletkę. O, chyba teraz trochę bardziej uchwyciłam. Tak, więc ona jest po prostu cudowna. Ona na pewno ze mną zostanie. Kolczyki. Ja już kiedyś w takim podobnym fasonie miałam kolczyki. One są, mają takie akcenty lekko mieniące w zielonościach głównie i fioletach. Ale w takim fasonie miałam też... Tak patrzę, jak to zrobić. O, może tak. O, będzie je trochę widać. One są znowu takie błyszczące na sposób nietandetny. Oraz kupiłam koła. Ja lubię ogólnie koła, jeżeli są nietypowe. Na przykład mam takie w pięknym kolorze, takim rose gold na przykład. A i ogólnie lubię te koła z zapięciem angielskim. Tylko już coś wyrobiłam z kolczykiem. Nie, dobra, jest jeden po prostu wypadł. Takie kupiłam koła, może pokażę na tym. Takie właśnie, one są z takich drobnych perełek granatowych. No już nie wiem, co zrobić po prostu, może o. No jestem załamana. Załamana, bo tutaj chodzi o pokazanie różnych rzeczy i tutaj ta wizualność była jednak ważna. Ale ja wiem po prostu, żebym później tego nie nagrała. A przy okazji mogę powiedzieć, że na przykład w Kameje są bardzo fajne okazje, jeżeli chodzi o biżuterię. Jak ktoś poszukuje ciekawych świątecznych, można zajrzeć, właśnie jak mówiłam, do Sinsay, jest szansa. Jeżeli chodzi o rękawiczki, ja bardzo lubię rękawiczki z Sfery, więc trochę informacji przekazałam. No nie wiem, na ile je widać, ale one są po prostu takie fajne. Ja w ogóle lubię takie właśnie koła, ale nie takie zwykłe, one są z granatowych perełek. Próbuję je pokazać, ale one nie chcą się wyostrzyć. Widać, że one są takie w złocie i
To z granatem. Wziąłam go sobie taką podręczną kosmetyczkę, ponieważ kilka rzeczy z kolorówki tu rzucałam ostatnio. Tak patrzę i wiem, że niektórych nie pokazywałam. Właśnie między innymi zakupionych w Sephorze, chociaż na wcześniejszej akcji wyprzedażowej. Między innymi, no trudno, nie mogę odszukać. Bardzo fajne z marki Sephora można trafić takie metaliczne linery. To właśnie zakupiłam z tych szmaragdowy, fioleci i taki powiedzmy jeszcze miedziany. Idę dalej. Będę pokazywać jakieś większe elementy. O! A to też już jakiś czas temu. Też tą spódnicę namierzyłam tutaj. To akurat w promocie. I to jest taka czarna, długa, bardzo długa, ale taka jak widać. O! Ona ma taką. Ona ma podszewkę, ale głównie ona jest taka, jak widać, taka retro, czarna, taka jakby ażurko, koronka, groszki. Także bardzo fajna będzie. Do jakiejś bluzki do środka, ona jest z wysokim stanem. Idę dalej, buty. Nie, buty, o. Moment, już prawie tutaj się ogarnęłam, bo tak patrzę, pokażę buty, które też kupiłam jakiś czas temu w TK Maxie i w ogóle o nich zapomniałam, są po prostu cudowne, są w przepięknym fioletowym, takim ponurym kolorze, mają takie oto wstawki mieniące, ale znowu takie ładnie pastelowo mieniące, one są po prostu śliczne, ale chociaż one są nawet tak dosyć ciepłe, zastanawiam się, czy teraz, takie nie aż tak bardzo zimno, może sobie pochodzę w nich trochę. Ale ja już je kupiłam dawno temu, to nawet jest Paragon. To można zobaczyć kiedy? We wrześniu. Tak, w ogóle jestem ciołek matołek, bo ja ich nie przymierzyłam do tej pory. Miałam je przymierzyć, nie chciało mi się w sklepie. No tak to niestety czasami wygląda. A propos ostatnich nowych nabytków z TK Maxa, to dosyć ostatnio kupiłam takie buty brązowe, taki piękny brązo, wręcz bordo. No, o ile widać, bo o ile fiolet, no, też nie do końca wiem, że to fiolet, ale przynajmniej widać te motywy różne. Tu jest taka fajna góra, wiązane i one są takim kolorze, bym powiedziała, brązo-bordo. Także bardzo fajne bodki, super, super. Tamte kosztowały, nie wiem ile, no, tamte kosztowały 180 zł, a ja ich nawet nie przymierzyłam. Miejmy nadzieję, że jednak są dobre, nie tak będę w nich chodzić. Miejmy nadzieję, że nie będzie tragedii. Nie będą nic ugniatać, tak dalej. O! Pokażę bardzo fajne kolczyki, które trafiłam w Parfuma już jakiś czas temu. Piękne. Takie właśnie jakby liść trochę, taki powiedzmy, trochę ala liść miłorzębu. Co tu jeszcze? Też już jakiś czas temu. To już trochę czasu minęło. Nie wiem, kiedy tu można pójść po Paragona. No, ten to już w ogóle z marca. A ja po prostu leżał, jeszcze nawet go nie odmetkowałam. Bardzo ładny, czarno-biały szal. Taki z frędzelkami szal. O! I chyba sobie będę teraz, znaczy nie w tym momencie, ale jakoś w najbliższym czasie sobie chyba do jakiegoś płaszczyka pozakładam. Ja w ogóle uwielbiam szale, ja mam po prostu chyba z 50 szali, nie przesadzając. Po prostu kocham szale. Idę dalej, kosmetyczne. Z takich dosyć niedawnych nabytków z TK Maxa zakupiłam krem do rąk mandarynka z masłem Shea Empire Australia. Zalakowany, nie otwieram go jeszcze. Także nie wypowiem się na temat zapachu, natomiast on już jest u mnie w podręcznej kosmetyczce, także na pewno będzie niedługo w użyciu. O! Taki kupiłam krem na promocji Lirak. Super Farm był, no cena pierwotna to na pewno przesadzona, ale ogólnie przeceniony był niby z prawie 100 na 20, ale jak wiadomo to ceny są przesadzone. W TK Maxie zakupiłam za 9 zł taki top coat przeceniony, także mamy taki efekt wzmacniający, utrwalający, zwiększający trwałość, także ja mam trochę, teraz mogę tak paznokcie, ten taki kolor takiego bordowiśnie, natomiast generalnie mam końcówki, będę musiała coś się przemalować zaraz przed wyjściem chyba jeszcze. Mam trochę po... nie tyle, że mam odpryski,
tylko po prostu ja malowałam dłuższe paznokcie, a ja sobie postanowiłam skrócić i po prostu wskutek te końcówki są trochę przy skracaniu się trochę jakby same się